się, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na film testowy, ale taki test można powiedzieć niemalże na żywo. Prawdopodobnie wraz z tym testem rozpoczniemy cykl testów tonerów. Tonerów, ale zamienników do urządzeń oczywiście laserowych. Słuchajcie, na pierwszy ogień idzie zamiennik firmy tutaj Asarto. To jest model 85A, który zastępuje nam oryginalny toner dla niektórych modeli drukarek HP. Jak będą wyglądały te testy? Jak widzicie, tonery, dokładnie model 85A, mam dwa, te zamienniki plus toner oryginalny. Sprawdzimy niemalże wszystko. Od opakowania, jak wygląda zabezpieczenie toneru i to w porównaniu do oryginału, wyposażenie. I w końcu sprawdzimy sobie jakość druku oraz przede wszystkim wydajność. Dlatego też dwa tonery, ponieważ na osobnym tonerze będziemy sobie porównywali jakość, żeby nie uszczuplać ilości wydrukowanych kartek, a następnie na nowym tonerze już wydrukujemy pełną ilość kartek. Co do samej metodyki, o tym będzie troszeczkę więcej w tej recenzji tekstowej, dlatego gorąco zachęcam do klikania w link w opisie, żeby zapoznać się, jak całościowo będzie to wyglądało. Moi drodzy, rozpoczynamy od porównania, jak wygląda sposób zapakowania, samo opakowanie zamiennika oraz oryginału. I widzimy tutaj dwa tonery, to są oczywiście czarne, toner oryginalny oraz zamiennik Asarto. Same opakowania. Asarto jest troszeczkę krótsze, natomiast jest szersze oraz również jest troszeczkę wyższe niż w przypadku oryginału. Zobaczmy, co mamy w środku. Zaczniemy od oryginalnego tonera. Mamy również instrukcję i bardzo ważny aspekt, czyli jak wstrząsać tonerem, moi drodzy. To nie jest byle jak, to nie jest takie od sobie szarpanie. Mamy co do tego konkretny element. Całość, jak widzimy, jest zabezpieczona, jest tutaj folią, taką bąbelkową, trudno ją nazwać, powietrzną. Bardzo mocno to jest nadmuchane, także tutaj samemu tonerowi nic w czasie transportu się nie powinno stać. Nawet jak jakiś niekompetentny kurier zacząłby tym rzucać. Teraz sobie zaraz to otworzę i zobaczymy, co jest już tutaj w samym środku. Nie trzeba tego robić żadnym narzędziem, rozrywamy po prostu. Całość hermetycznie chyba zamknięta nie była, ale szum powietrza ucieka po prostu z opakowania. No i mamy toner. Nic tutaj więcej w środku nie ma. Natomiast mamy kilka informacji jeszcze na samym tutaj, moi drodzy, opakowaniu. To są informacje związane z zachowaniami proekologicznymi, tak troszeczkę o recyklingu oraz informacje gwarancyjne. Ok, mamy więc oryginał rozpakowany. Bierzemy się za zamiennik i zobaczmy, jak wygląda to w przypadku tenorów Aristo. Rzut oka na samo opakowanie. Tu przede wszystkim od razu rzuca się nam laureat konsumenta. Odkrycie 2013. Informacja o zgodnościach ze standardami ISO. O tym, do jakich urządzeń, z jakimi urządzeniami jest kompatybilny. Tutaj kilka dodatkowych instrukcji i wydajność. Zobaczcie, 1700 stron zakładana przez producenta. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w przypadku testu praktycznego. Tu mamy kilka informacji o samym produkcie, o recyklingu urządzenia, czyli również mamy zachowania proekologiczne. I co zrobić z pustym tonerem? Zobaczmy więc teraz, co mamy w opakowaniu. Tutaj, jak widzicie, sposób otwarcia jest troszeczkę inny. Tutaj dodatkowe informacje. No i tak, całość również zabezpieczona jest folią antybąbelkową, taką napchaną, tak, workiem. Jak widzicie, on już nie jest w żaden sposób rozrywany. Nie jest tak mocno spompowany jak oryginał. Ale mamy dodatkowy jeszcze jeden worek w środku. Już z samym tonerem. To sobie rozpakuję za chwilę, ponieważ w przeciwności do oryginału, tutaj mamy jeszcze troszeczkę informacji. Zobaczcie. Instrukcja wymiany, a po przeciwnej stronie mamy na osobnej kartce warunki gwarancji, wszystko w języku polskim, oraz informacje związane z utylizacją urządzenia. Także to wszystko mamy też dodatkowo na osobnej karteczce.
Tutaj to już mamy szczelnie zamknięte, także żeby się dostać do tonera, to po prostu trzeba tą folię albo uciąć, albo rozerwać. Ja tutaj mam gdzieś nożyczki zaraz pod ręką, więc sobie po prostu rozetniemy i toner. Oczywiście jako, że jest toner, to zgodny z tymi urządzeniami HP, no to i w zasadzie on się tutaj niewiele różni, no z wyglądu identycznie niemalże to samo. Mała poprawka, moi drodzy, ponieważ również w opakowaniu od oryginalnego tonera schowała się instrukcja postępowania również odnośnie zachowań proekologicznych, tak, recyklingu towaru i, co mnie mile zaskoczyło, również z listem przewozowym, akurat tutaj do firmy UPS, gdzie możemy odesłać oraz instrukcję, jak odesłać już po prostu zużyty toner, tak, żeby dbać o środowisko. Teraz zobaczmy same tonery i co tutaj mamy na nich. Przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to na samym tonerze jednym, jak i drugim, tutaj mamy oryginał, tutaj mamy zamiennik, mamy informacje powtórzone o instalacji i o tym, jak tonerem wstrząsać. Wzdłuż własnej osi 5-6-krotnie. To samo dotyczy zamiennika, tak jak i oryginału. Na oryginalnym tonerze, moi drodzy, już mam testy wykonane. Mam również wydrukowane strony. I tutaj na początek, zanim zainstalujemy sobie zamiennik, kilka słów na temat metodyki. Drukujemy taką stronę. Jest to strona z 5% pokryciem czerni, czyli według normy ISO, ponieważ jeżeli chcemy tutaj odnieść wyniki wydajności do tego, co, o czym informuje nas producent na opakowaniu, musimy stosować się do normy ISO, a ta zakłada 5% pokrycie. I tu od razu bardzo ważna uwaga, że w domowych warunkach najczęściej to pokrycie, jak widzicie zresztą sami, jest większe. Dlatego nie zdziwcie się i nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli wydajność, jaką wy uzyskacie, będzie po prostu niższa, ponieważ macie większe pokrycie. Drugi element, który będziemy sobie oceniali, to będzie jakość tekstu. Dotyczy to zarówno jakości wydruku tekstu w różnych rozmiarach czcionek, jakości wydruku grafiki oraz zdjęć. Dokładnie ten sam dokument będzie drukowany. Natomiast teraz zobaczymy, jak przebiegnie proces instalacji samego tonera. Pamiętajmy o konieczności wstrząśnięcia tym tonerem zgodnie z jego osią, tak jak mamy podane to na instrukcji, a następnie z odbezpieczeniem. Tutaj mamy raz i dwa. Drugie zabezpieczenie. To po prostu pasek wyciągamy. I teraz taki toner możemy już zainstalować w naszej drukarce. Toner siedzi. Czekamy na inicjalizację. Widzieliśmy, że naszym oczom ukazał się komunikat zainstaluj oryginalną kasetę HP, natomiast sprawdzimy, czy w takim układzie będzie drukowane cokolwiek, czy musimy tu jeszcze odkonfigurować jakoś dodatkowo to. To są pierwsze strony, dlatego tutaj jakość może być troszeczkę gorsza. Te nie będą brane do porównania samej jakości, dopiero te, które zostały już wcześniej użyte. I mamy, jak widzicie, drukowanie oraz instalacja samego zamiennika przebiegły bez najmniejszego problemu. Rozpoczynamy więc test. Ja najpierw wydrukuję kilkadziesiąt stron, tak żeby toner ułożył się, a potem będziemy mogli sobie porównać jakość wydruków. Następnym krokiem będzie praktyczny test drukowania i wydajności samego tonera. Pierwszy test z wykorzystaniem tonera Asarto już jest wykonany i z tego testu weźmiemy sobie właśnie strony do porównania jakości wydruku. Ja teraz instaluję drugi toner, żeby wydruki nie miały wpływu na ilość kartek i wydajność toneru, które uzyskamy. Papier przygotowany i robimy sobie test wydajności.
Moi drodzy, cały czas test trwa, drukarka drukuje. Po wydrukowaniu niecałych 1300 stron, tutaj mam je wszystkie drukowane dwustronnie, pojawia się komunikat o niskim poziomie tonera. Natomiast oczywiście drukowanie trwa dalej. Cały czas mamy najwyższą jakość kartek, najwyższą jakość druku, jaka tutaj jest dostępna. Zobaczymy, ile tak naprawdę do wyczerpania toneru jeszcze tych kartek wydrukujemy, ile będzie wydrukowanych w sumie. Już po teście wydajnościowym tonera Asarto, model tutaj do drukarek 85A oznaczeń dla drukarek HP. Zobaczcie, to wszystko, pół dnia drukowania, wszystko dwustronnie. To jest wszystko prawidłowo wydrukowane, natomiast tutaj mam już końcówkę drukowania. I teraz, moi drodzy, jak test został zakończony? To jest ostatnia strona, która moim zdaniem test jeszcze przeszła. Tutaj już zaczyna pojawiać się w tym miejscu, jak widzicie, jaśniejszy obszar, natomiast czcionka cały czas jest w pełni czytelna. Dotyczy to samo również większej ilości. Wykres na razie jak najbardziej ok. Natomiast ta kartka już testu nie przeszła. Tutaj ta linia już jest zauważalnie jaśniejsza. Czcionka nadal jest czytelna, natomiast wyraźnie rozjaśniona. Dlatego wszystkie gorzej wydrukowane już od tej strony nie były liczone. Oczywiście z czasem ta linia coraz bardziej bledła, pojawiała się na większej ilości stron, a pod koniec już to wyglądało w ten sposób. Po wstrząśnięciu tonerem, jeszcze tym dodatkowym później, możemy czasami nawet i kilkanaście stron, czasami kilkadziesiąt dodrukować. Natomiast to już nie jest ta jakość i tamte strony po prostu nie były brane pod uwagę. Ile, moi drodzy, stron w sumie wyszło? Strzelajcie. Zakładana pojemność, czy zakładana wydajność tonera 1700 stron. Gdzieś to tutaj było na samym opakowaniu nawet chyba. A jest tutaj. Mamy. Wydajność 1700 stron. Jak myślicie, ile to wszystko tutaj plus te dobrze wydrukowane z drugiej kubki to jest? Oczywiście producent rozminął się i to dość znacznie z tym, co jest na opakowaniu, ale na plus 2137 stron. Rewelacyjny wynik. O kosztach porozmawiamy za chwilę. Do porównania zostaje nam jeszcze jakość wydruku. Wiem, że ta kamera nie jest w stanie nawet tego oddać. Natomiast przyjrzyjmy się podstawowym elementom. Zacznijmy od czcionek. Te z zielonym krzyżykiem to są kartki wydrukowane na oryginalnym tonerze. Zobaczmy czcionkę najmniejszą, czwórkę. Jak widzicie, bez problemu, całość czytelna. Przyjrzyjmy się od razu wykresom, gradientowi koloru i dokładnościom. I druga strona. Wykres liniowy oraz szczegółowość detali na zdjęciu, zaczernienie i to samo, ale już za minikiem. Czcionka czwórka, wykres, wykres liniowy i zdjęcie. Wiem, że będzie tak Wam to ciężko bardzo porównać. Spróbuję to zrobić jeszcze w jeden sposób. Mianowicie zegnę sobie te karteczki na pół. I przyłożymy na przykład wykresy. Jeden, moi drodzy, obok drugiego. Moja prawa to jest wydruk na tonerze zastępczym, a lewa na oryginale. Moi drodzy, nie wiem, na ile to było widoczne, natomiast jeżeli przeanalizować dokładnie wyniki odnośnie jakości, to jeżeli chodzi o czcionki, ja tutaj praktycznie nie dopatruję się żadnych różnic pomiędzy wydrukiem na oryginale a na zamienniku. Nie ma, moim zdaniem, tutaj różnic. Inaczej sprawa wygląda już w przypadku wykresów, a zgoła inaczej w przypadku zdjęć. Na pierwszy rzut oka różnice mogą być niewidoczne, jednak zwłaszcza w ciemniejszych miejscach, jak na przykład chociażby tutaj jeden z elementów ozdobnych kamienicy, na oryginale jest to ciemne, o wiele bardziej ciemniejsze i moim zdaniem ta głębia koloru, głębia czerni jest po prostu lepsza. Tutaj mamy troszkę gorszą jakość wydruku na zamienniku,
Natomiast cały czas jest to jak najbardziej w pełni użyteczne i tutaj w zasadzie można to wykorzystać praktycznie chyba do każdych celów. I czas teraz na kilka słów podsumowania i w tym to co najważniejsze, czyli odnośnie ceny kosztów eksploatacji słów kilka. Cena tonera, cena zamiennika Asarto 85A sprawdzona dosłownie przed chwilą to około 97 zł z małym hakiem. To jest średnia cena, można te zamienniki kupić taniej, można kupić drożej. Wszystko zależy od sklepu, w którym się zaopatrzycie. Do kosztów eksploatacji nie będę wliczał tego, czyli kosztów kartek, a jedynie obliczymy sobie średnie koszty za sam toner. Moi drodzy, przy takiej wydajności koszty wydrukowania jednej strony to zaledwie około 5 groszy, a dokładnie biorąc tutaj cenę 97 zł i 17 groszy oraz tutaj te 2137 kartek, to wychodzi raptem na mnie całe te 5 groszy tam, nawet z dużym dosyć przecinkiem. Moim zdaniem jest to cena rewelacyjna. Jak wygląda tutaj w tym momencie cena oryginalnego tonera? Za jedną sztukę około 200 zł. To jest ponad raz tańsze. Natomiast musimy brać pod uwagę, że ta jakość wydruku jednak jest troszeczkę gorsza. W przypadku zwykłego tekstu ta różnica jest prawie niezauważalna, natomiast w przypadku grafik i tym bardziej zdjęć już różnic można się jak najbardziej dopatrzyć. Także coś za coś. Co do opakowania. Obydwa produkty są dobrze zapakowane. W przypadku obydwu produktów, czyli mówię tutaj o oryginale i kontra zamiennik, mamy w zasadzie te same informacje odnośnie chociażby zachowań proekologicznych, recyklingu, później takiego zużytego już tonera oraz odnośnie warunków gwarancji, ponieważ na ten produkt również jak najbardziej mamy gwarancję. Moi drodzy, ja uważam, że tutaj ten zamiennik sprawdził się jak najbardziej prawidłowo, a nawet bym powiedział wręcz wyśmienicie. To jeszcze nie wszystko, ponieważ były tutaj również pod uwagę brane kolejne aspekty. Przede wszystkim, czy nie było problemu z instalacją. W przypadku obydwu tonerów, jak najbardziej drukarka bez problemu przyjmowała tonery, drukowała prawidłowo, papier się nie zacinał, toner się nie sypał, więc tutaj niczym pod tym względem nie różnił się od oryginału. Dotyczyło to jednego, jak i drugiego tonera. I to by było na tyle. I ja jeszcze raz zapraszam Was do tej części tekstowej, gdzie dokładniej opisana jest cała metodyka, również na jakim urządzeniu było tutaj testowane oraz z jakimi ustawieniami. W tym filmie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. No i do zobaczenia w następnych filmach.